Фредерик Шопен był jednym z najwybitniejszych kompozytorów i pianistów. Urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli. W świadectwie urodzenia Chopin ma wpisane dwa imiona – Fryderyk Franciszek. Pochodził z bardzo muzykalnej rodziny. W jego domu mogliśmy usłyszeć flet, skrzypce oraz fortepian. Gry na fortepianie początkowo uczyła go matka. Potem jego dalszą edukacją zajął się Wojciech Żywny, który zaznajomił małego Fryderyka z twórczością Bacha i Mozarta. Nauczył kochać wielką muzykę. Pierwszym opublikowanym utworem małego kompozytora był Polonez G-moll. Jesienią 1831 roku Chopin pojechał do Paryża, gdzie spotkał wielu rodaków i związał się blisko z tak zwaną wielką emigracją. Trafił od razu do środowiska muzycznego, które przyjęło go bardzo życzliwie. Chopin odniósł olbrzymi sukces, z dnia na dzień stał się sławnym muzykiem Paryża. Za sukcesem estradowym przyszło zainteresowanie wydawców. We Francji poznał słynną pisarkę George Sand. Tak zaczęła się ich wieloletnia miłość i przyjaźń. Fryderyk w 1818 roku podarował swoje dwie kompozycje Tańce polskie na fortepian cesarzowej Marii Teodorównie. Wielki książę Konstanty, wódz naczelny Królestwa Polskiego i jego żona Joanna bardzo lubili Fryderyka. Często go do siebie zapraszali. Podczas jednej z takich wizyt Fryderyk podarował im marsza wojskowego własnej kompozycji. W 1921 roku podarował na imieniny Polonezę Azdur Wojciechowi Żywnemu. Rok później gotowy był już Polonez G-moll. Chopin żył tylko 39 lat. Zmarł 17 października 1849 roku w Paryżu.